Katarzyna Lewandowska, witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Przed nami dzień z wyżem, a miejscami pojawi się front atmosferyczny. Oznacza to, że aura będzie pogodna, ale zmienna. Za sprawą klina Wyżu Atlantyckiego prawie w całym kraju będzie jutro pogodnie i słonecznie. Jednak w pasie wybrzeża oraz na południu Polski pojawi się sporo chmur kłębiastych z deszczem i burzami. W górach deszcz popada nieco intensywniej. Możliwe, że spadnie tam od 5 do 10 litrów wody na metr kwadratowy powierzchni. Jutro chłodniej w północnej Polsce, od 19 do 20 stopni, cieplej na pozostałych. W całym obszarze, na południu kraju mimo deszczu nawet 27 kresek. Popatrzmy, jak będzie u nas. Noc na Dolnym Śląsku pogodna i bez opadów, z większymi przejaśnieniami, a na termometrach od 14 stopni w Kłodzku i Wieleniej Górze do 15 na pozostałym obszarze. Jutro czeka nas przyjemny poranek. W całym regionie będzie pogodnie, słonecznie i bez opadów. W trakcie dnia nadal dość ładnie. Tylko w Sutetach i w Kotlinie Kłodzkiej pojawią się wypiętrzone chmury kłębiaste, z których popada przelotny deszcz, a nawet może zagrzmieć. Wszędzie ciepło, ale nie upalnie. Na termometrach od 23 stopni w Jeleniej Górze do 26 we Wrocławiu i w Legnicy. Ciśnienie spadnie jutro do 1003 hektopaskali. Wiatr północno-zachodni słabo umiarkowany, w burzach porywisty do 60 km na godzinę. Biometr niekorzystny. Warunki drogowe początkowo dobre, pogorszą się dopiero w czasie opadów. I teraz to już wszystkie informacje o pogodzie. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę przyjemnego wieczoru. Do zobaczenia.